nie płoche dziewczę skore do swawoli. Kraków by go poznać trochę, trzeba z nim jeść beczkę soli. I tę beczkę soli trzeba zjeść nie tylko w cieniu sukiennic i ratuj wszowej wieży pod Wawelem czy pod wieżą mariacką, ale właśnie i na przedmieściu. Najlepiej oczywiście na starym, dobrym zwierzyńcu w okolicach największej łąki na świecie, czyli w okolicach Błoń. O tym, że Kraków jest pępkiem świata, dawno już udowodniła krakaurologia, czyli nauka wyższości Krakowa nad resztą świata. Ale o ile pępkiem świata jest Kraków, to pępkiem Krakowa jest zwierzyniec oraz jego półwsie zwierzynieckie. No a pępkiem półwsia i zwierzyńca jest oczywiście plac na Stawach. Ten plac na Stawach, na którym właśnie się znajdujemy. To tutaj, niedaleko stąd, Wisła wpada do Rudawy. Podkreślam, Wisła wpada do Rudawy, bo najważniejszą rzeką w Polsce i w Europie jest właśnie Rudawa, bo na jej prawym brzegu leży zwierzyniec, a na lewym półwsie zwierzynieckie. Nigdzie na świecie nie ma piękniejszego miejsca. Może gdzieś psie słyną z urody, może są gdzieś rajskie ogrody, może są gdzieś miasta ze srebra, może gdzieś niczego już nie brak. Ale nie ma tam wiatru od Błoni, nie ma Wisły płynącej od Tyńca. Nigdzie w świecie nie tańczy lajkonik, nigdzie nie ma na świecie zwierzyńca. Koszach, które roznoszą dzieci, o przepraszam, jakie, nie dzieci, jakie? młodzież z gimnazjum nr 20 imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Ale jakie precelki? Mówię precle. Ja widzę, że to nie są żadne precle, to są po prostu obwarzanki. No właśnie mówię, że precle. No nie, to właśnie, to jest ta pomyłka. Mówi się precle, a to są po prostu obwarzanki. Precel to może powiedzieć ktoś, kto przyjedzie z Warszawy, z Poznania, z Gdańska, ale my, Krakusy, mówimy obwarzanki. Obwarzanki, niby się to obwarza, tak? Dobrze, a autorem tychże precli, obwarzanków, przepraszam, jest pan Adam Ścibor, którego poprosimy tutaj na estradę. Panie Adamie, panie... Piekarnia, ciastkarnia Gams z ulicy... Bratysławskiej 3 bodajże. Panie Adamie, jak to jest z tymi preclami, obwarzankami? Ale o co chodzi? A jak się robi? To dobre rzeczy. No, porządne ciasto z dobrych surowców. Obwarza się, je gotuje i wypiekamy. I wychodzi wspaniały produkt. Ja tylko
Ja tylko zwrócę uwagę, Kasiu, tobie i wszystkim, którzy się mylą, że precel to jest taka ósemka z ciasta oczywiście kruchego. Precle to są pochodzenia niemieckiego. Na wszystkich odpustach zawsze w średniowieczu sprzedawano precle. Sama nazwa precel nie jest przecież polska, tylko jest po prostu niemiecka. Natomiast obwarzanek to jest takie ciasto koliste, taki wianek krakowski, wyrobione z dobrego, twardego ciasta żytniego. No i oczywiście najpierw się ten wianuszek wrzuca do wody, gotującej się wody z dodatkiem miodu, a kiedy on wypłynie na wierzch, to się go wyjmuje i wsadza do pieca. On jest najpierw obważony, a potem jest upieczony. Prawda? Ale to prawda, że dzięki tym preclom z Krakowa myśmy wygrali bitwę pod Grunwaldem? No jak to było, panie Adamie? 8 wozów pojechało za Warzankami i wygraliśmy. Tak jest. Mówi się, że Jagiełło zamówił 26 wozów takich właśnie krakowskich wypieków. To był taki suchy prowiant, nasi się tym nakarmili, nasycili, oczywiście dali łupnia, prawda, Krzyżakom. A ty tymczasem już widzę, że młodzież, ugryzłam się w język, żeby nie powiedzieć dzieci, z gimnazjum numer 20 imienia księcia Józefa Poniatowskiego już się przygotowują, już wychodzą na scenę, mają taki krótki spektakl w świecie Andrusów. Olek, tak nawiasem mówiąc, obchodzi 50-lecie co roku, ale to nic nie szkodzi, bo my w Krakowie kochamy jubileusze, więc okrągła rocznica, dobra, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest 25-lecie pana Zbigniewa Glonka w roli jakiej? Laikonika, oczywiście. To są dwie sprawy. Widzę tutaj budynek wodociągów krakowskich. Stamtąd właśnie wywodzi się nasz krakowski laikonik i już w tym roku po raz 25 przemierzył ulicę Krakowa w tym stroju tatarzyna. No ale właściwie to dlaczego laikonik musi pracować w wodociągach? O co to chodzi? No taka jest tradycja. To jest jeden z najstarszych zawodów na Półsiu Zwierzynieckim, właśnie wodociągi. To my rozdajemy Krakowowi zdrową wodę. Troszkę tej z Raby, troszkę tej z Rudawy, troszkę z tej Wisły. Tam jest dyrekcja wody krakowskiej. Pijemy tą wodę właśnie za sprawą tych wodociągów. Tak nawiasem mówiąc, to my krakowianie pijemy wodę święconą, dlatego że poświęcenie wodociągów miało miejsce w roku 1901. To był wodociąg imienia Franciszka Józefa I. Wtedy ten wodociąg poświęcono i my, krakowianie, do dziś pijemy wodę święconą. Dlatego jesteśmy zdrowi i dobrze wyglądamy. Nikt inny nie może pełnić dzisiaj roli laikonika, właśnie obywatel Zwierzyńca. No i oczywiście kto? Pracownik wodociągów miejskich, bo kto inny na tym koniku zwierzynieckim, to już nie byłoby to i nie byłoby to ważne. Dzisiaj wyjątkowo w stroju cywilnym. Przyprowadziłam prawdziwego laikonika, bo tu jakąś konkurencję panu robią. Pan Zbigniew Glonek laikonikuje od 25 lat. Ćwierć wieku ci dźwiga ten wspaniały kostium tego tatarzyna. Właśnie, ile kilogramów pan na sobie dźwiga? Drodzy państwo, przede wszystkim witam pięknie, tak w stroju cywilnym. Można mnie zobaczyć teraz w pełnej krasie. Zawsze ta długa czarna broda przesłaniała mój wygląd. Z tego miejsca przede wszystkim gorąco pozdrawiam Olka, nieobecnego tutaj. To dwie nierozłączne osoby, które zawsze kojarzą się z tym pięknym miejscem, jakim jest Zwierzyniec. Olek i krakowski laikonik. Drodzy państwo, mój strój waży około 35 kg. No jeszcze nie odsyłano mnie do Swaszowic. Moja kondycja jest na tyle sprawna,
i mój stan fizyczny, że nie potrzebuję zabiegów w Swaszowicach. Ja na obecną chwilę mieszkam w pięknych okolicach, ale sąsiadujących ze Zwierzyńcem. To są Mydlniki, to są okolice pięknej Rudawy, więc biegam sobie w wolnej chwili od Mydlnik do Zwierzyńca i z powrotem do domu. I w ten sposób uprawiam ten wspaniały sport i uprawiam jeszcze oprócz tego dużo jeżdżę na rowerze, więc na okres ten przygotowawczy do Lejkonika kondycji mi zawsze wystarczy. Ja mam do pana takie pytanie, przepraszam bardzo, ono może panu sprawić troszkę kłopotu, ale musi pan być szczery i tylko szczery. Te kielichy, które pan tam spełnia po drodze, to jest woda mineralna, to jest może jakiś napój, jakieś soczki, to jest mleko. Szczerze niech pan powie, jak pan to znosi, ile tego trzeba wypić po drodze i a co czy, to jest? A czy pan sobie wyobraża Lejkonika pijącego mleko, kakao? Zaczęło się to wszystko 6 czerwca 1988 roku. Po 17 latach włóczkowania, to jest taka straż przyboczna, zresztą to jest orszak składający się z 25 ludzi, pięknie przebranych. I po 17 latach właśnie włóczkowania, no, wszyscy zadecydowali, że już wcześniej były pewne propozycje, ja je tak odsuwałem, aż w końcu zapadła decyzja, tak, Zbyszek, musisz zostać Lejkonikiem. I tak to się zaczęło, drodzy państwo. Ja bym chciał, żeby to było sprostowanie, bo ja bez odtowaru widzę, że to nie jest wódzka. Jak to nie jest wódzka? To nie jest wódzka. Ja znam, to jest to Głopok ze wsi, że wódzka to jest coś takiego większego i z takimi dwoma uchami. Proszę pana, że pan jest ze wsi, to widać to. No to już, no to, ja tego nie ukrywam, że przecież to masz, to tu widzę. Ale panie Lejkoniku, kochany, to jest naprawdę zacna i zasobna i w ogóle od zacnych i zasobnych kupców z placu na stawę. Ja serdecznie dziękuję wszystkim wspaniałym kupcom, a panie Mieciu, tobie, żeby nigdy ryby nie pozdychały. O, dziękuję, co? Tutaj tak, tu dobrze trafił. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Naprawdę ja również państwa zapraszam zawsze po kawę Bożego Ciała na Lejkonika, bo teraz jakoś tradycja trochę padła. Nie ma to jak dawniej szedł Lejkonik, to zanim mnóstwo ludzi szło z dziećmi i tak dalej. A teraz jakaś garstka tam idzie, ktoś tam idzie. Także bardzo serdecznie państwa zapraszam w oktawę Bożego Ciała. Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha. Księdza Infułata i księdza proboszcza. Duszpasterza artystów. W ramach państwa wielkomorawskiego, do którego kiedyś należeliśmy, 100 lat przed chrztem Polski, dotarła religia rytu starocerkiewno-słowiańskiego, tego Cyryla Metodego, i kościółek Najświętszego Salwatora nosi według historyków ślady tego najstarszego chrześcijaństwa. No ale nie chwal się, bo po tobie wcale nie widać, żebyś był ochrzczony wcześniej niż inni, wprost przeciwnie. Słuchaj, Lesiu, znowu zaczynasz, drodzy państwo, ale ja się mu nie dziwię, bo facet jest za Krakowią. No ja jestem Wiślak z urodzenia, tam jest Adaś Koźmin, syn znakomitego bramkarza Wisły przedwojennej. Kłaniamy się panu profesorowi. Maksymiliana Koźmina, Adaś Koźmin. Ukłoń się panu. To jest tak, szef zakładu piłki nożnej na Akademii Wychowania Fizycznego. No i ja jestem jego kolegą, w związku z czym mówiliśmy tylko i tylko o Wiśle. No ale Mazan ma niestety jakiś skrzywiony kod genetyczny, bo on jest kibicem Krakowie. Grażyna opowiadała mi, że Krzysiek
obudzony o jakiejkolwiek porze dnia i nocy potrafi wyrecytować bez zająknięcia, kto mieszkał pod danym adresem w Krakowie, w których latach, mało tego, czym się zajmował i jaki był numer telefonu do jego ciotki mieszkającej w Wiedniu. No są różne przypadłości. To nie przesadzajmy. Krzysztofie, ale ja chciałam ciebie zapytać o taką rzecz. Czego ci najbardziej żal? Tak, kolorowych jarmarków? No bo jesteś taki zapatrzony w przeszłość, tak w wiek XIX powiedziałabym, i twoje teksty są przepełnione nostalgią za tym, co było. Za czym najbardziej tęsknisz? Za kawiarniami? Za czym? Za balami? Szanowni Państwo, ja się wychowałem w Dębnikach, po sąsiedzku, po drugiej stronie Wisły. Także jestem elementem napływowym na Zwierzyńcu. Ale muszę powiedzieć, że czego najbardziej brak? No pamiętam z dzieciństwa kolory placów targowych, które nie były obstawione gęsto samochodami, tak jak w tej chwili. Do 1908 roku to były stawy, które zasypano i potem powstało na części boisko dla sąsiedniej szkoły. Tymczasowe boisko oczywiście to było boisko klepisko, nie orlik, wyborze, tak jak teraz, wspaniały. Ale były już instalowane kosze, jest takie zdjęcie, gdzie dziewczęta ze szkoły grają w kosza. Proszę Państwa, natomiast później tradycja handlowa jak gdyby tutaj narastała z braku innego stosownego takiego wolnego miejsca. Znajdujemy się na placu na Stawach. Czy mógłby Pan nam coś powiedzieć więcej o tym miejscu? Miejsce jest szczególne w historii Zwierzyńca, bo położone jest oczywiście na dawnych stawach, które zostały na początku XX wieku zasypane. Stworzono tutaj plac targowy, który przetrwał do dzisiaj. To jest miejsce, które jest wielomiędzypokoleniowe na Zwierzyńcu. Nasze zainteresowanie tym miejscem bierze się stąd, że reprezentujemy Zwierzyński Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i śledzimy historię zarówno przestrzeni zwierzynieckiej, jak i historię ludzi, legend związanych z tym miejscem, jak i tego wszystkiego, co wokół placu, prawda? Czyli szkół, edukacji, właśnie mieszkańców, domów, dworku łowczego, czy tej szczególnej ulicy, która biegnie sobie do innego serca, po tym handlowym sercu Zwierzyńca, czyli do klasztoru Sióstr Norbertanek. W przyszłym roku przygotowujemy wystawę, którą będziemy ubierać w taką muzealną formę, która to wystawa będzie mówić o kodeksie honorowym przedmieścia. Plac na Stawach, jak i bar na Stawach, no, będzie miał naczelne miejsce na tej wystawie z racji właśnie tego, co mówi się o Zwierzyńcu, że było to takie przedmieście dosyć groźne, dosyć takie niebezpieczne, ale z zasadami, prawda? Czyli z zasadami, których już dzisiaj nie ma. Będziemy chcieli uchwycić to, jak ten kodeks wyglądał lat temu 100, 80, 50, jak wygląda dzisiaj. Próbujemy to porównać i myślę, że plac na Stawach będzie wpisany dosyć mocno w pejzaż tej wystawy czasowej, którą będziemy przygotowywać. To dzisiejszy bal jest drugą edycją tego, co Jarek Sokół przygotował i reaktywował w zeszłym roku. Brakuje dzisiaj z tego, co wszyscy wiemy, makina i to jest jak gdyby wielki minus tego dzisiejszego dnia. Z naszej strony wpisujemy się w imprezę naszym stoiskiem wydawniczym. Przygotowaliśmy publikację, czy to poświęcone wystawom czasowym, które miały miejsce w Domu Zwierzyńskim, czy też publikacją, które mówią o historii między innymi też i Zwierzyńca. Więc no, impreza, jak widać, przyjęła się w świadomości mieszkańców Zwierzyńca, bo jest ich tutaj sporo. I to bardzo ciekawe, interesujące, bo takie imprezy integrują poszczególne dzielnice Krakowa i to jest fantastyczne. Jeszcze raz dobry wieczór. Przepraszam, że będę z kartki, ale zwoje mózgowe po organizmie imprezy mam wyprostowane. Więc nie chcę pominąć nikogo, komu zawdzięczamy, że po raz drugi możemy się spotkać na tym balu. Zacznę od tego, że moje wystąpienie będzie oczywiście najdłuższą częścią. Będę musiał wymienić obowiązku sponsorów, ale może to jest miły obowiązek, że są jeszcze ludzie, firmy, które chcą pomagać lokalnym społecznościom, bo duże firmy idą tylko na duże eventy, gdzie mają korzyść. Ci ludzie robią to naprawdę z serca i wierzą w to, że takie imprezy mają sens. Ja w swojej podróży, w poszukiwaniu utraconego czasu, 2-3 lata temu pomyślałem sobie, że cóż więcej mamy niż tradycja, korzenie, szczególnie my ludzie ze Zwierzyńca, tak ważnego miejsca, nie tylko w Krakowie, w Polsce, a według mnie na świecie, bo są...
której mieszkam 56 lat, więc każdy Krakowianin musiał tutaj przychodzić, bawić, kupować, mieć znajomych. No teraz, kiedy tutaj jeszcze mieszkają nasi przyjaciele, chociażby Zygmunt Konieczny, który jest naszym nadwornym kompozytorem, publicy pod Baranami. Bardzo miło, że to ten plac, to miejsce, gdzie Kraków żywi się, a może jeszcze mieć tą nadbudowę, wypoczynek kultury, trochę sztuki, trochę zabawy dla dzieci, dla młodzieży. No w momencie, kiedy zmagają się najdrożsi piłkarze świata, tutaj zebrali się najpiękniejsi, najbardziej urodziwi intelektualiści, pisarze, dziennikarze, piosenkarze, artyści. Chciałbym serdecznie podziękować za przyjście w imieniu Olka Makin-Koblińskiego, który nie jest obecny z powodu kontuzji śpiewaczej, czyli zapalenia skrzeli. No i wczasuje się w tej chwili w wózku w sanatorium, ratuje zdrowie. Makinu, i w zasadzie to jest impreza poświęcona jemu, naszemu lokalnemu bardowi, takiemu Tomowi Jonesowi polskiej piosenki folkloru miejskiego. Jest to szczególny okres, ponieważ wymyśliliśmy takie hasło, 75 lat ponad żyje Olek i ponad 50 lat na scenie. 3 ćwiartki na zwierzyńcu, 2 ćwiartki na scenie. Jest to trochę przewrotne, także jeszcze raz dziękuję panu za przybycie, wszystkim koleżankom i kolegom z piwnicy, panu Zygmuntowi, który w tamtym roku nam obiecał, że coś napisze lub wystąpi, jeśli okazuje, przyprowadził nam tutaj creme de la creme. Taka prawda, więc nie przyszedł zwierzyniec do piwnicy, przyszła piwnica do zwierzyńca. No. Przyszła góra do Mahomet. No, gdzie tam Mahomet, ale końcem świata. I a propos właśnie jeszcze Kobylińskiego, ja znam jeszcze młodego chłopaczka, który ja mieszkałem na Groblach, tam obok Piotr tak samo mieszkał, a pod trójką, pod dwunastą i zawsze Makino czekał, jeszcze nie Makino, jeszcze wtedy... jakoś się na Olek czekał, młodziutki i chodził z nami na próby, uczył się śpiewać wtedy, na gitarze uczył się grać, także pamiętam jego pierwszych młodzieńczych lat, kiedy nie wiem, czy moja mama pozwalała, czy nie, bo mama była lekarką, więc chciała, żeby on został wielkim artystą. Niestety został takim, niestety został takim, któremu pasowało, przecież wyśpiewywał pieśni, piosenki, wiersze Harrysymowicza, no wszystkich najwspanialszych krakowskich poetów, Siwiaka, Harrysymowicza. Janku, my ci bardzo, bardzo gorąco dziękujemy za wszystkie te słowa, które skierowałeś tutaj pod adresem obecnych, tych, którzy to sobotnie popołudnie postanowili spędzić właśnie tutaj, na placu, na stawach i spotkać się z takimi postaciami, do których ty należysz. My jesteśmy szczęśliwi, że tutaj do tego miejsca przychodzą tacy właśnie ludzie, którzy tworzą legendę Krakowa, którzy wpisują się cudownie w obszary kultury polskiej. Dziękujemy ci za to, co robisz. Życzymy ci dalszych wspaniałych dokonań, zadowolenia, sukcesów i wielkiej satysfakcji z twojej pracy. Brawo dla kolegi Wanuszkiewicza. Przyłączmy się jeszcze do gratulacji dla grupy muzycznej z Republiki Czeskiej i dopiero drugie wydanie tego festynu jest, a już nabiera międzynarodowego charakteru. Za rok Amerykany przyjadą i Turki, więc zobaczymy. Tak jest. Kolejnym zadaniem jest przywrócenie pamięci o Zygmuncie Nowakowskim. Zygmunt Nowakowski jest synem tej dzielnicy, synem Krakowa. Został nam zabrany, pamięć o nim została zabrana, ponieważ po wojnie został w Londynie i był przedstawicielem niezłomnej emigracji, która nie godziła się na to, co się w Polsce działo po 1945 roku. Thank you.
słońca będę przez okienko. Promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w raju będzie jej. Okej. Od placu, no dobrze. Na zwierzęciu się całowało kobiety w rękę. W niskim ukłonie. My nie jesteśmy wszyscy z tej dzielnicy, ale bardzo serdecznie wam dziękujemy, że mogliśmy dotrzeć. Ja na przykład mieszkam na zupełnie w innym miejscu Krakowa, ale z wielką przyjemnością tutaj do was dotarłam. Dziękuję bardzo. Polska biało-czerwona! Autor, stawaj tutaj, autor. Kto ty jesteś? Kacper. Proszę bardzo. Nie ma autora? Gdzie jest autor? Paulina. Autorka Paulina, brawa za Paulinę. Kto nie pamiętał, gdzie Sena Polska jest, ulica Wyznarecka Kraszewskiego, tam plac na Stawach, proszę państwa, serce kusza z Wybyleckiego, przybył to krój od wielu lat. Ja zawsze powtarzam, że Szopka Krakowska to jest najpiękniejszy krajobraz, jaki otacza żłobek betlejemski. Gdzieś tam w świecie powstają takie sceny betlejemskie i ten żłobek jest otoczony a to skałami, a to jakimiś górami, a to jakimiś ruinami zamku. Oto jeden z twórców tych szopek, Malik. Tak. Wisła wpada do Rugawy, a Pan Jezus urodził się gdzie? W Krakowie, oczywiście na Zwierzyńcu. Dziadek Walenty. Tak. Ojciec Włodzimierz. Jak Lenin. I najbardziej utytułowany ten oto Stanisław. No to tak się złożyło. Jeszcze mamy młodsze pokolenie wierzynieckich szopkarzy. Tak. Kto to? No to jest mój syn, moja córka i dzieci mojego brata. Jesteśmy na placu na Stawach przed słynnym barem na Stawach. To naprawdę był niezwykły lokal. Przeszedł do poezji dzięki Jerzemu Harasymowiczowi, który już prawie 40 lat temu wydał taki tomik wierszy Bar na Stawach. Rzeczywiście, jak pisał Jerzy Harasymowicz, tutaj zwierzyńca przychodził. Kwiat tu, Kobyliński raz przychodził sam. Tak śpiewał Harasymowicz, ale oprócz Olka Kobylińskiego bywały tutaj takie postacie, jak na przykład słynny Czesiek Zając. Czesiek Zając był też uwieczniony przez Harasymowicza wierszem o czarnym Cześku. Fakt jest faktem, że kiedy Czesiek zastukał palcami w stolik i powiedział, spokój ma być, to bar cichł wtedy. Takim się Czesiek cieszył autorytetem. Tu przychodził także na piwo ostatni gminny pastuch, który pilnował zwierzynieckich i z tych spółsia krów na błoniach. Był to taki starzec godny, z wspaniałymi bokobrodami. Miał takie piękne bokobrody, jak sam najjaśniejszy pan cesarz Franciszek Józef I. Być może w młodości służył w łanach austriackich i zachadzał tutaj na jedno piwko. Także tego balu już nie ma. Nie ma tych ludzi, nie ma tego świata, ale został zwierzyniec, został plac na Stawach, zostały piękne tradycje. I został bal. Duma zwierzyniecka swoją sławę ma. Każdy już od dziecka nos do góry pcha. Idzę, bajoku, klarnecie bosy, o co ci chodzi?